Kurde, myślę, że to w kamerę zrobił. Hej, cześć, siemano wam wszystkie ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Black Myth Wukong. Okej, dobra. Widzę, że jeszcze z mojego poprzedniego rajdu tutaj tych dwóch typiarzy, co zabiłem, pozostało martwych. No, ale jeszcze kawałek dalej mamy typiarzy do zabicia. Jak widzicie, level mam sporo większy, a to dlatego, że poza nagraniem, no jak powiedziałem, levelowałem, ale zajęło mi to cholernie dużo czasu. Około 3 godziny praktycznie latania od początku tutaj, przez tą tę lokację. Znalazłem w ogóle tą świątynię, o której było tutaj dziś wspominane, spokojnie nie wchodziłem do niej, na to poczekaliśmy. Znaczy poczekaliśmy, na to poczekałem. Aż na odcinek, aż będzie odcinek, ale nie wiem, czy zrobimy to w tym odcinku, to znaczy tam wejdziemy. Zaraz się przekonamy. Jak widzicie, mam 4 punkty skupienia, chociaż w sumie może, wy możecie tak akurat nie do końca widzieć. Bo uwaga, mam 3 punkty skupienia, a 4 to jest ta nasza podobizna, która jakby... dodatkowo jeszcze... No ej, no stary! Która jeszcze dodatkowo wzmacnia ten cios, nie? Chciałem, że trochę uda się, że się uda przeoszczędzić na leczeniu. No dobra. Spróbuję się podleczyć jakimś punktem skupienia. Jeszcze na bossie, bo jeszcze odpiąłem taką mini arenę tutaj. Zakładam, że jest ten boss. Ty chciał mi wejść na plecy i dostał tą kosturę prosto w pysk. Bo akurat na drugą rękę zmienił nasz bohater i go tak pierdolną z tej całej serii obrotu. Oj, to jest akurat to miejsce. Tutaj nie wchodziłem, ale widzę, że jest duża are... O ty nie, czekaj, to nie to! To ja jeszcze coś innego odkryłem. Ty to czekaj, moment. Bo gdzieś tutaj, no gdzieś obok po prostu. Zbierz to. Purpurowy Lingzi. Gdzieś tu będzie. No. Weź to, jest gorczyca. Goryczka. Czekaj, tu. Tutaj walczyłem z tym upiorem. Tam dalej jest właśnie przejście do tej świątyni. A za mostem jest, tego właśnie czekaj, za mostem, ale z tej czy z tamtej strony? A nie, czekaj, za mostem, tutaj ja przyszedłem normalnie od tego ognicha, poszedłem jakby do tego upiora. Kurde, może to jest? Dobra, nie, to na pewno nie, bo nie stał tym, nie było takiego, znaczy była duża arena, ale nie było takiego szerokiego. Tam było coś innego, ale dobra, zawalczymy z nim najpierw w takim razie. Ale wydamy jeszcze jeden punkt, który mi wpadł. Poza nagraniem. Dobra, czy chcę tutaj ulepszyć jakąś postawę? Szczerze, szedłbym w upgrade na przykład tego, nie? W to żywienie. Ale jednocześnie, no tutaj trochę brak tego ssie, nie? Więc dobra, weźmy sobie to na razie. Właśnie to wymachiwanie w ruchu obudzone. Kondycha i wigor też się mogą przydać. Później też eskalacja i redukcja nieszczęścia, ale to później. Zwinności, elastyczności. Zmniejsza koszt wytrzymałości w unikach. O kurde, ty, to powinien pójść jak najszybciej. Czyli dobra, wydamy teraz tak. Jeden punkt jeszcze w to, potem dwa punkty w to. Już nie możemy pójść potem w to drzewko wytrzymałości, żeby to bardziej ładować. Kurde, no tutaj też tak to fajnie wygląda. Że się chce to brać. Czy w sumie to mnie też trochę intryguje, nie? Że właśnie wymachiwanie daje mi więcej koncentracji. Tylko pytanie, czy za same ataki, czy nawet za blokowanie pocisku. To też zmniejszenie koncentracji też jest dobre. I tutaj ogromnie zwiększa koncentrację zyskiwaną po wymachiwaniu w ruchu.
Dobra, będę, zobaczymy. Właśnie to zaklęcie muszę też ulepszyć. Dobra, trudno. Zobaczmy, jak pójdzie mi walka z tym minibossem. Prawie na pewno jestem przelewelowany na niego, no bo jak tamtych typ... Another monkey I see. Why don't you lay down your weapon and join me in Buddha's mercy? What say you? A ja powiem, że nie. Dobra, czekaj, podlecz się. Właśnie minusem tego punktu czwartego jest fakt, że żeby go naładować, trzeba cały czas się bić. No, fuck! Musiałem się akurat tak dać sprawdzić, no. Wow, brawo ja. O, prawie mamy punkt. No, seriously?! Jak sun jest skubany! Leć się. O Jezu, dawaj, no jeden strzał. Jest! Dobra! Cofnij. Leci. I... Jazda! Kurde, ale zamotała się animacja przez tak on latał dookoła. Jest nie wzięć tego w całości. Okej, piję za twoje zdrowie, panie kolego. Fajna walka. O kurde, zdobyłem jego broń? Ej, co da z tym kosturem? Czerwone pływy. A to jest zaklęcie! Gdy dzika nawałnica narasta, z każdym gwałtownym pchnięciem buchają płomienie. Zmierz się wilka Gwaj i każdym atakiem nakładasz na wrogów plagę poparzenia. Nice! Przeobrażenie. Broń i rzeczy cenione przez Yao Guai często po utracie przez nich życia przejmują obsesję swoich panów. Zdobycie tych przedmiotów zapewnia zdolność krótkotrwałego przybrania ich postaci podczas walki. Każda postać ma określone zalety, dlatego warto z nimi eksperymentować. Potęga. Przeobrażenia nieustannie zużywają potęgę, a do aktywowania wymagają jej pełnego poziomu jej wskaźnika. Rzucanie zaklęć podczas przeobrażenia dodatkowo osłabia potęgę, a po jej całkowitym wyczerpaniu automatycznie następuje powrót do pierwotnej postaci. Z czasem potęga stopniowo powraca. Okej, okay, good to know. A co jest tutaj? To jest jakiś dzwon. You just had to make some noise, did you? Now everyone knows you're here. When a chime so grand echoes in the forest, Yao Guai's will surely be alarmed. Ja go dalej, kurde, nie wiem, jak zbierać. Dobra, jeszcze jest druga walka właśnie do zrobienia, którą chcę namierzyć, bo gdzieś tutaj właśnie była. Jak szedłem, to ty coś zaczął gadać o jakiejś swojej medytacji. To jest jeden. Ale dwa i co to bardziej ważniejsze. No wygląda dość intrygująco, bo wygląda literalnie jak żaba. Tego się właśnie trochę zdziwiłem, kiedy zobaczyłem tego wilka. A ty czekaj, a może to było właśnie od tego stawu, gdzie był ten kruk taki? A? O, i tu chyba na górę się szło do tego typa, no. Kurde, nawet pełnego komba nie wykonuje i oni leżą. Widzę, że jestem już za nich za OP. Czekaj, tu. I to tu wracam chyba do punktu wyjścia, no. No dobra, no, gdzieś z tej... Licznik, dobra, mogę go olać. Lotos, no, warto zabrać.
No, zbierz. Dziękuję. Jakoś... Jakoś z tej strony to chyba było. Tu. Mamy tę walkę. Tu. Jest alternatywne dojście do tego... Do tego mnicha. Znaczy, kurwa, do tego mnicha. Do tego upiora, z którym walczyłem w poprzednim odcinku. Jezu, i ta łódzka. No kurde, nie wiem. A może mi się coś pokicikało po prostu i... Zobaczyłem wroga, ja to po prostu takiego, którego w sumie nie powinienem zobaczyć. Znaczy w sensie na fandomie, bo też nie powiem, z fandomu korzystałem, patrząc, czy warto jakąś konkretną kolejność iść ze skillami. Tutaj się do tej właśnie te idzie. Możemy to w sumie obczaić. Jak mówię, znalazłem tę świątynię, ale nie wchodziłem do środka. Jestem poniekąd ciekaw, co się tam znajduje. Aczkolwiek byli tu typiarze, to już się nie, chyba byli taką strażą. Bo... Tak, bo już ich tak, taką strażą po prostu krótko trwało, bo rozwaliłem ich raz, no i tyle ich widzieli. Niestety. O, tu jakaś ścieżka jeszcze nawet idzie. Albo i nie. Niewidzialna ściana. Keep quiet. You don't want to set off that beast. In the backyard is Black Wind Gwai's ally. Calls itself Lin Shutsu. Considering your strength, I suggest you get away while you can, little monkey. Ja, chyba przyjdzie, czy przyjdzie, chyba czas na bossa, ale chyba przyjdzie nam zawalczyć z bossem. To w ogóle się okazało, że niczym w starych God of War'ach, jak rozwalam takie pomniejsze jakieś rzeczy, to mogę z nich wydropić się trochę woli, więc myślę, warto to robić. A zanim będę chciał coś zebrać, warto się przed tym zatrzymać. Na szczęście widzę, jest też tutaj kapliczka, więc będę mógł sobie... Zajebiście, nie zamierzam. Bo skoro gość taki jest, powiedzmy, że przerażony tym, co jest za tą bramą, to pewnie to jest kolejny boss. Kolejna, kurde, taka rzecz. Dalej nie wiem, co to jest i co to robi. A mam wrażenie, że chyba powinienem. Chociaż może ja teraz w złą stronę poszedłem? Dobra, odblokujmy punkt w szybkiej podróży. I cofnijmy się jednak jeszcze. Kawałek do tyłu. O, wytwórz pancerz. Proszę bardzo. Opaska pielgrzyma. Umożliwia korzystanie z tykwy podczas sprintu. Za dwie części zwiększa szybkość sprintu. Za 4 każda sekunda sprintu umiarkowanie zwiększa wskaźnik ataku. Może się kumulować maksymalnie do 10 razy i przestaje działać po zatrzymaniu się. Okej, ma cały taki set gotowy. Ja, no nie stać mnie póki co, żeby cały zrobić, ale szczerze, jakoś tak nie potrzebuję go. Już mam chyba lepszy teraz, nie? Jak mi się wydaje. Chociaż? A nie, sorry. Jest minimalnie lepszy od mojego aktualnego setu, ten zestaw pielgrzyma. Myślę, że prędzej czy później go zrobię, ale to kiedy indziej. Zobaczmy sklep, czy tu jest coś innego? Nie, sklep jest, widzę, ogólny. Dobra, na razie za to, ile sobie wyfarmiłem poza nagraniem tej woli, to sobie pokupowałem po prostu kolejne te, nie? Rzeczy. I myślę, że na razie też mogę to wykupywać. No, ten jeden raz przynajmniej. No i teraz będę zbierał te wole. Zobaczymy, co jeszcze będę mógł wytworzyć. A bo dobra, w sumie jedną jakąś część mogę stworzyć. Takie najdroższe, co jest. Albo inaczej, na co będzie mnie stać tak na 2. Dobra, na opaskę na przykład i na owiki. Ale dobra, pójdźmy od tyłu. Weźmy sobie owiki na nogi. I... Co? Nie! Kurde, nie chciałem się wyposażyć.
Anuluj. Nie chcę się wyposażać. Chcę zostać przy tym moim secie aktualnym, który mam cały. Kompletny. Tak, tutaj do odznaczenia, ale tutaj chcę jeszcze przejść właśnie tu. I nie bawełniane tutaj z tej ludowej. No bo jednak nie, chcę, żeby to się farmiło trochę szybciej. Tutaj zdobyłem poza nagraniem Rzęszeń Tysiąclecia. Nie, wróć, nie Rzęszeń Tysiąclecia. Lingzi o 9 kapeluszach. Jego 9 kapeluszy tworzy wspaniały baldach. Ten grzyb pochodzi z Królestwa Niebios i zdobi Pałac Nieśmiertelnych. Tego przedmiotu można użyć do wytwarzania leku. Okej. Okay. Grzyb z głową węża. Grzyb o czerwonej barwie i szorstkiej powierzchni rośnie w lasach w większych skupiskach. Można go wykorzystać w wytwarzaniu lekarstw. No i w dzienniku mamy kilka portretów do nadrobienia. Wilk trzymający straż. Topór bronią jest, jego jest i wsparciem. Krew krzaczasta, a włos biały zażarcie. Któż twierdzi, że ostatnie lata są na próżno, na naukę nigdy nie jest za późno. Okej, okay, tutaj dla was pisik. I wilk łucznik. Wspaniały łucznik, któremu inni dorównać nie mogą w obliczu niebezpieczeństwa, owładnięty trwogą, twarz z wrogiem odważna, milknie mowa, decyzji nie podejmie, za innymi się chowa. Okej. Okay. I pomniejsza jałowaj to wszystko. I z wodzów mamy Guangzi. By dowieść swej wartości, rady udzielił podstępnej. Gorzkie zebrał owoce myśli swej nikczemnej. Sprawiedliwość milcząca nigdy nie znika, a kiedy uderzy, nikt jej nie umyka. Tutaj dla was jego historia. Ale teraz pytanie trochę moje. Czy to są te postacie, królowie, pomniejsze Jaoguai i Jaoguai, wodzowie, czy to są tylko w tym rozdziale, czy to są w całej grze? Mam nadzieję, że tylko w rozdziale, bo jeszcze przez... Czy, dobra, w sumie to nie jest, kurde, raczej ten... Już mamy co najmniej, mamy już 10 różnych wrogów i... Dobra, no i dobra, no i w sumie dwóch minibossów, więc to raczej nie jest jak Mortal Shell, nie będzie to raczej reskinów po prostu przeciwników, no ale mam nadzieję, że jeśli już jakieś pojawią reskiny, to że będzie ich jak najmniej. O kurwa, 60 iskier mogę wydać w to przeobrażenie? Co my tu mamy? Za dwie iskry, księżycowa wędrówka. Każdy poziom talentu umiarkowanie zwiększa obrażenia zadawane przez dostępne po atak po wykonaniu doskonałego uniku. Każdy poziom nieznacznie zmniejsza osłabienie potęgi, zwiększa szybkość przywracania potęgi, zwiększa maksymalną potęgę, zwiększa nieznacznie siłę ataku, gdy postać przebywa pod zmienioną postacią, zwiększa maksymalny wskaźnik zdrowia, gdy postać przebywa pod zmienioną postacią, zwiększa potęgę uzyskiwaną po powrocie do pierwotnej postaci. No, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajne zaklęcie. Dobra, co, nie po co ja z tego wyszedłem, bo właśnie podróż mnie interesuje, ponownie na obszar poza lasem. Bo muszę to jeszcze raz zwiedzić. Jeśli nie znajdę tego typa, no to znaczy, że coś mi się popićkało i on jest gdzie indziej, ale jeśli znajdę, no to oczywiście chcemy z nim zawalczyć. Jeśli natomiast przyjdzie mi z nim... Jeśli natomiast się okazało, że jest gdzieś dalej, a nie tutaj, to po prostu wytnę to szukanie i zobaczymy tego, nie? Znaczy zobaczymy i po prostu... Znaczy no tak, no zobaczymy. Zobaczymy się. My się zobaczymy przy walce zapewne z kolejnym minibossem. Dobra, widzimy się w świątyni. Jednak musiałem się pomylić. Musiałem słyszeć właśnie tego Guangzi, a nie tego Żabola. Chyba, że po prostu totalnie popieprzyłem trasę, no ale dobra, zaufam temu, że po prostu się pomyliłem. No, skąd przyjdziesz? Link Suzy. O, spory wilczek. Na start idealną nie wszedł. Thank you.
kamera nie nadąża za jakąś się, kurde, ten biegnie. Okej, no chodź. To był ten. Nice. To był chyba ten atak właśnie z chwytem. Taki skok. No serio chybiłem? No czekam. Ja, albo to był nie atak niemożliwy do stagowania, albo źle wyczułem moment. O, to był na pewno ten, dobra, nie, to był ten atak z chwytem. Pamiętam, że tak kojarzę, takie coś pierdolę. Ej, szumił unik, nie wie czemu. Tu. Teraz jeszcze stopy. Ile to uniki w ogóle robię, kiedy wiem, że mnie to nie trafi? Stój. O, szybko się z tego wyzwolił. Nie widzę nawet, że skacze pewnie, tak się to zrobił, ale okej. Dobra, trudno, nie zdołam tego wykorzystać. O, nie wierzę, serio, spudłowałem z tego! Użyjmy tego. Okej. Okej? Okay? To było nawet stylowe wykończenie. Now that it's dead, you might as well take a good look around. A great pill, the Blackwing Guire gifted the wolves. Finding it would be a deserving reward for that fight. Okej. Zobaczmy. Kolejny ekwipunek. Tutaj mamy... Rdzenie umysłu. Potężni wykorzystują ich materialną formę jako piec, a ich esencję, wigor i duszę jako składniki do stworzenia potężnego rdzenia, który może posłużyć do przygotowania niebiańskich lekarstw. Ponownie dostaję jakieś leki, których nie jestem w stanie... Znaczy, składniki do leków, których nie jestem w stanie tworzyć. Link Suzy. Jego szare futro mówi o dzikiej sile z krwawymi kłami, które w nocy lśnią mile. Pazury jak żniwiarze dusz, ogon śmierci pieśń gra. Udaje buddyjskie drogi, lecz żądza krwi w nim trwa. Okej. Okay. Proszę bardzo. I wyposażenie jakaś maska mi zdropiła. Lepsza obrona. Unikalny efekt zapewnia znacznie większą premię do obrazy zadawanych wrogom z krytycznym poziomem zdrowia. No, nie jest to takie złe. To jest nawet bardzo spoko perk. Dobra, może być. Jak już nie mam kompletnego zestawu, to się przerzućmy chociaż na ten zestaw. Dobra, niech to sobie jest na razie, ale zaraz to zmienimy na ten. Na zestaw pielgrzyma. Nie będę miał pełnego zestawu, więc nie będę miał tego, ale chociaż będzie lepsza obrona. Tylko muszę siąść przy ognisku, czy tam przy kapliczce i sobie to oczywiście odblokować. Czytaj, stworzyć po prostu. Co my tutaj mamy? Tabletkę niebieskiego nefrytowego lotosu. Cudowna tabletka stworzona przez ducha Boga Długowieczności z południowych krańców Ziemi, która ogromnie zwiększa maksymalne zdrowie.
Nice, ale dobra, widzę, że powiększa się pasek, ale nie leczy mnie to, czyli z tym trzeba będzie uważać. Nic poza tym tutaj. Jakaś kapliczka może dalej. Oczywiście, że jest. Tradycyjnie kapliczka przed bossem i za bossem. Kapliczka, ognisko, posążek rzeźbiarza, cokolwiek. Zacznijmy. Muszę wszystko sobie zregenerować. Samodoskonalenie. Okej, to jest gotowy zaklęć. Dobra, czy ja mam coś dalej? Nie, czy coś dalej, coś dalej. No coś dalej jest do przejścia i możemy tu w sumie obadać kapkę. Co się tutaj znajduje? Ale bardziej miałem na myśli, czy mam jakąś, chodziło mi, czy mam jeszcze jakąś iskrę, ale jak było widać, nie miałem ani jednej. Morda w kubeł. Wykło. Tu jest przejście. Dwie ścieżki. Która jest tam tą właściwą? Dobra, zobaczmy tutaj. W jakiejś jaskini chyba. Okej. Czyli kolejny boss? Come closer and fear not. Noble blood doesn't prey on travelers like you. Co jest? The hell? Myślę, że jakiś minotaur, albo co, albo cent... Nie, to jest kurde... No połączenie minotaura z koniem. You don't look like a Yagwai from these parts. Have you come to earn the Black Wind King's favor? Hear me. That bear is but a hollow shell. He can grant you nothing. Don't waste your time on him. Kto mówi, że chce? He lies about cheating death and even the treasures. His followers are, all of them, deceived. Blackwing Gwai is a sly one. He preaches virtue with a heart full of greed. Oh, I wouldn't entrust him with my plea. Czy mi się wydaje, czy to jest Liam O'Brien? I don't know why you are here, but you should be vigilant. Now, I'm pressed for time. Fare thee well, then. Wydaje mi się, że to jest Liam O'Brien. Jak mówiłem, jego głos jestem w stanie naprawdę poznać wszędzie. Bynajmniej jeśli nie ma dużo na sobie nałożonego jakiegoś efektu, który zmienia głos. Na szczęście tutaj aż tak nie ma, ale no, to jest, no, literalnie, nie spodziewałem się zobaczyć tutaj kogoś czy czegoś takiego. A dobra, czyli tutaj była tylko po prostu rozmowa, trochę lore'u dostaliśmy. Na temat jakiegoś niedźwiedzia. Czy to jest wróg? Nie tym razem. Okej, okay, kolejny. Lisur. Lisur? Nie wiem w sumie. Bo dość podobnie do siebie wygląda ci przeciwnicy. No nie jest rudy, więc zakładam, że to jest dalej jakiś wilk, nie? Tutaj to jest ten grzegu z głową węża, okej. Okej. Oj, zaś to! Co to jest? Co mi to daje? No clue. Kto wie, może się dowiemy z czasem. Też przejście na bok. Znowu to, czyli troszkę woli. Ale chyba niewiele poza tym. Okej, okay, trochę za dużo spokój, za długo jest spokój, nie? O, patrzcie, i bym ominął.
Nie uderzaj. Otwórz. Co my tu mamy? Proszę antymiazmatu, granulki poskromienia tygrysa i dekokt tonizujący. Czyli jakieś medykamenty, mówiąc krótko. Zobaczmy je. Dekokt tonizujący przez długi czas po użyciu znacząco zwiększa wytrzymałość. Okej. Okay. Uderzę mnie tyle razy, ile chcesz, ale wiedz, że wytrzymałość ważniejsza jest od siły. Granulki poskromienia tygrysa przez długi czas po użyciu umiarkowanie zwiększa obrażenia. Z jego serca płynie gniew, jego nienawiść ocieka żółcią. Antymiazmat to już znamy. No i dobra, po prostu te trzy znamy. Spoko. Czyli mam co? Poskromienie tygrysa, antymiazmat, ochłodzenie i to... Dobra, tego ochłodzenia na razie nie potrzebuję. Chyba, więc mogę to myślę... Albo nie, tej redukcji nie potrzebuję, więc to bym sobie zmienił. Jak to na to zamieni... A nie, to już jest przypisane. Dobra, to okej, okay, dobra. To nie, to niech będzie, bo to, tego, to jest, widzę, wyjątkowe, czyli rzadsze. Robisz? Jest jedno? Zgrzej. Tak, zjem. Gdzie? Gdzie idziesz? No, więc jest to rzadsze, więc wolę tego teraz nie zużywać. No, przynajmniej dopóki nie poznam sposobu, jak to tworzyć samemu. Prowadzi mnie, nie wiem, łaska Buddy, powiedzmy? I znowu ten król! No co za... Are you fucking serious? Sorry, ale ta zniewaga krwi wymaga. Nie wierzę. Nie dość, że obok była kapliczka, to jeszcze miałem minimalnie za małe obrażenia, żeby go zabić z nienaładowanego ataku tego... No po prostu. Ale jaki to był turbo scam, że on mi tak po prostu odskoczył od tego. Jeszcze to miał jakiś auto aim chociaż domyślnie w tego wany do tego zaklęcia. Boże, zaklęcia. A propos zaklęcia, ponownie moja zajebiście niska inteligencja dała sobie znać. Mogłem gościa przecież zatrzymać i se naładować te zaklęcie, czy naładować se tam atak. Oczywiście jest to debil, tego nie zrobiłem. Chyba dobrze idę, nie? Tak. Więc dobra, jak teraz się to nie uda, no to naprawię mój błąd i to w taki sposób dokończę. Ale na szczęście tyle dobrego, że trasa do tego miejsca nie jest jakoś mega długa. Co? Chciałoby się. No podejdź tylko, cwaniaku. Cymbał! I żegnam.
W ogóle co jest śmieszne, ten przeciwnik jest traktowany chyba jako swego rodzaju mini boss, nie? Ale on nawet nie jest trudny. Tak, zginąłem teraz na nim, ale to bardziej przez po prostu moją trochę głupotę, aniżeli faktycznie przez to, że gość, że ten typ jest trudny. Zobaczyłem, że trochę woli tu zgarnę. Dobra, zobaczmy, kto tu jest dalej, bo ktoś tu coś gadał. Dobra, tam mam iść. O, mamy kogoś. Jaką ma tykwę na blerach skubany. Have you seen those nameless souls adrift on your path? Their wheels float aloft, never to fade. Shame, your god serves little purpose, and mine answers solely to me. I know a way to guide the souls, mend their paths, and set them free. It will aid you. Oh, this is better. This gourd, though humble, may save the lost, banish their obsessions, and guide them. Okej, a konkretniej? Błogosławiona tykwa. Pod kierunkiem mądrego mistrza przeznaczono panową sztukę wchłaniania duchów. Tykwa ma niezwykłe właściwości, które pozwalają jej pochłaniać wolę wszystkiego, co zostało niezniszczone, a także duchy pozostałe po pokonanych potężnych jaogwai. Aaa, czyli może o to chodzi z tymi takimi unoszącymi się płomykami, które teraz tego zgarniałem tak ręką, ale może od tej chwili mogę, jakby nie wiem, zastać je do tykwy? For one as destined as you, there can be no turning back. We are like tumbleweeds, drifting through life, with a destiny beyond our grasp. Fair sights fade, but with ink I bid them stay. The road has claimed you. Now you must see it through. Your heart will guide you further. We shall meet again. Fair sights fade. The road has claimed your heart. Dobra, nie zobaczmy, co kaman. Czy w tykwie coś będzie? Stara tykwa. Okej, okay, napoje, wino z kokosa, brak dodatków. Okej, okay, to tyle. Czyli nie jest to żaden opis, to jest po prostu buff pasywny, który dostaliśmy. No niestety nie dostałem opisu tego ziomka, no liczyłem, że jednak coś się lorowo o nim dowiem, no ale no, trudno. Dobra, wróćmy może do tej postaci, że do postaci, postawy, wrażenia. O, a to ciekawe. Miazmiat mam na dole. Okej. Okay. Patrolujący wąż, gdy pora nadchodzi, ze snu się budzi, wśród traw ukryty poluje lepiej od ludzi. Choć rozmiarem nie grzeszy, większych od ciebie połyka. Jad jego zabójczy zrobi z ciebie umyżyka. Okej, okay, czyli jak już się zdążyłem przekonać w ogóle w trakcie walki z nim. Pierwszy przeciwnik, który nakłada na mnie truciznę. Okej, okay, nie do końca to chciałem zrobić, no ale trudno. Co jest tutaj dalej? Poza tym, że chyba... Moi wrogowie? Ja. What?! Wait a fucking minute. Czy oni się właśnie ożywili tak po prostu? Szkieletowy wąż. Mściwe tchnienie szlachetnego węża. Wiąże kości... Wróć. Mściwe tchnienie szlachetnego męża
wiąże kości martwego już węża. Pokrzywdzona dusza tutaj pozostanie przez wiatr rozproszona na wieczne wygnanie. Okej. Okay. Ale nie, dobra, nie regenerują się jak w Eldenie i w ogóle w Soulsach szkielety. Czyli o tyle mam z nimi spokój. Serio, nic tu nie ma? Dobra. No, are you fucking serious? No, łykaj to. Kurde, prawie level. Byłby fajnie, jakby level trochę leczył. Oj, mamy to po raz pierwszy. I co teraz z tym zrobię? Wchłoń pod triggerem. No. Pochłoń tych, którzy pochłaniali. Okej, okay, trochę woli dostał. Ty, czy ja dobrze widziałem? O kurde, ej, to mnie odnawia tykwę! Miałem jeden i doszło mi dwa ładunki. Zajebiste! Okej, prawie godzina materiału, ale kurde, to jest znowu kolejna gra, która mnie wciąga! Ja nie chcę przerywać! A wiem, że muszę. Ej, tak bardzo ładnie. Iskierka wskoczyła, wydajemy ją od razu. Teraz pytanie, na co? Czy chcę bardziej iść tutaj, w te ostre natarcie? Czy może bardziej tu? Bo na razie na pewno nie chcę tu. Chociaż czekaj, każdy poziom zwiększa regenerację wytrzymałości tutaj. O, chociaż nie, o dobra, nie, to chcę. To się przyda. Czy tak po lekkim ataku silnego może wykorzystanie taktycznego odwrotu. Odskakuje do tyłu, jest gotowy do obrony, przygotowując się jednocześnie do przeprowadzenia kolejnego zaciekłego ataku. Po wykonaniu odwrotu i po nim kolejnego silnego ataku, który zużywa punkty koncentracji, wyzwala potężne pchnięcie. Dobra, czy ja mam punkty koncentracji? No mam 3, no to wypadałoby to wykorzystać raczej na bossie, żeby tego nie zmarnować. Więc czekamy. Przecież nie wiem, czy chcesz iść na bossa tylko z jednym łykiem tykwy. O, super, kolejny wróg. Który udaje tylko silnie. Przecież... Dobra, raz. Nie, a czek, kurde! Zła postawa. Oj, to kosztuje... I to mnie jeden punkt skupienia w ogóle kosztuje! Ej, dobra, myślałem, to od razu wszystkie 3 zużyję. A to dobra. Nie no, takie to ja takie coś to jest zajebiste. Dwóch na raz? Dwóch na raz, pięknie. Grzybiątko. O, przepraszamy, ta historia jest nadal tłumaczona z najwyższą starannością. Okej, okay, a będzie taki sam update teraz przy tym wilku? Który to był ten chyba? Ja, no tutaj niestety nie ma takiego, ale dobra, czyli jednak widzę, polskie tłumaczenie jest niekompletne. No dobra, grzybiątko. Gdy górskie deszcze ziemię całują, młodzieńczą zieleń wokół wywołują, w obliczu jest cnót i zalet... W obliczu jej cnót i zalet wieści niesie, że wdzięczne są nawet głaj mieszkające w lesie. Okej. Okay. To jest też przeciwnik? Nie, to tym razem akurat jest zwykły grzyb. Kolejny trup, który pewnie wstanie. Obviously. Okej, okay, sporo przędzy mi dropi z tych wrogów. No ej, serio, no przecież dałoby się tam przejść na spokojnie, no come on. Purpurowe Link Z.
Jak się na to wsunąłem? Halo? I też niewidzialna ściana nie blokuje. Dobra, to trochę tłumaczy. Okej. To jest też zwykły grzybek. Oj, to jest to! To jest ten boss, o którego mi chodziło. Złaź stamtąd! Wymiecieni po prostu w moment. Czy tam zmieceni w moment. No, prawie na jedno wychodzi. Boss bez flaszek? Olo! Zobaczymy, ile wytrwam. This humble one's name is Guang Mo. Should my demise come by your hands, please pass this message to my master. Searching for deity, mortals do aspire. Craving immortality, Yao Guai's surely will conspire! O, super! O, zajebiście! Nie dość, że gościu zatruwa, to jeszcze... I chyba magię. No, zaś to! Jezu, widzę co robi, wiem co zrobi, a i tak daj się zdarzyć jak skończył debil. Ja tylko zrobiłem unik, więc nie wiem, czemu go nie zaliczyło. No nie! No nie! Serio! Japa! Też dobra w miarę stylowo. Okej. Guang Mu. Mamy? Mamy, dobra, to pokażę wam od razu. Całe to. Okej. Kiedy twarz mnicha skrywa serce węża, kłamstwem żyje, intrygami zwycięża. Pragnie wiele w nienasyceniu za nimi goni, zdradził mistrza, naukom innym się pokłonił. Okej. Guanzhu. I remember now. The evil monks abetted Elder Jincha to burn the great sage and that's these two. I thought they were already turned into ashes by that fire. Who would have thought they had turned into Yao Guais? No, kto by pomyślał? Dobra, zobaczmy. Czy tutaj będzie dalej? Jest kapliczka, dobra. To akurat sobie zakończymy. Szukaj, zobaczymy, o co chodzi z tym sztandarem ducha, bo ja dalej tego nie czaję. Dobra, zaliczył mi zaoferowanie, tyle dobrego. Okej. O, mamy coś. Pozyskaj duchy, wszystkie zaginione. I mamy tego zbłąkanego upiora, okej. Samodoskonalenie. Udoskonal duchy! 1500 woli. Też 1500 woli. Obniża koszt 3 umiejętności.
Dobra, na razie nie mam na co wydawać tej woli, więc mogę to ulepszyć. Kolejne za krew żelaznego byka i za 3000 woli. Dobra, na razie po 2. Dodajmy tutaj tylko to i to. Zobaczmy. Guang Mo. Przyjmij postać Guang Mo, przywołaj węże, które splunął jadem na wrogów i zadadzą im obrażenia od trucizny. Węże odpełzną, gdy ich jad się wyczerpie. I zbłąkany upiór. Przyjmij postać zbłąkanego upiora. Kłania się z najwyższym oddaniem i taranuj wroga jego czaszką z brązu, aby zadać ogromne obrażenia. Kurde. To naprawdę fajnie ten... Fajnie brzmi. Dobra, ulepszmy to jeszcze raz. Dobra, i zobaczmy, jak to wygląda. Okej, takie momentalne dupnięcie, czyli też muszę przyjąć, muszę dobry moment wykorzystać, żeby nie zmarnować tego ducha. Zaklęcia nie mam, nie mam co przydzielać zaklęć. Odpocząć, chętnie odpocznę, i tak idziemy w nowy obszar. Wytwórz pancerz, czy stać mnie na coś nowego? No stać mnie kolejno, no ale mówię, to tak stworzę tylko po to, żeby stworzyć. Okej. I to jest chyba komplet już, nie? Ja, dobra. A ty właśnie, miałem kurde klatę stworzyć, miałem jeszcze klatę założyć. To... O, a nie, czekaj, ja nie mam klaty. Okej, dobra, no to innym razem. To załóżmy sobie to, bo jest lepsze od tego. Na kryciu głowy przeznaczyć tylko to. I tu mamy Guang Mo. Umiejętności ducha. Gdy wskaźnik potęgi jest pełny, naciśnij oba triggery, aby skorzystać z umiejętności ducha. Przeobrażenie w potężnego Yao Guai pozwala wykorzystać jego wyjątkowe zdolności. Zużywają one energię chi, którą można pozyskać od przeciwników w czasie walki. Duchy Yao Guai można rozwijać w świątyniach strażnika w celu wzmocnienia ich umiejętności ducha. Okej. Okay. Ale dobra, ja chcę zbłąkanego upiora. A patrzcie, on w ogóle jest gorszy od tego. Gorszy z niego. Czekaj, co to daje w ogóle? Co to jest za ten? Obrona. Okej. Okay. Dla mnie spoko. Ale patrzcie, samo to przejście tylko tego pojedynczego segmentu, a wypłukałem się praktycznie prawie z tych tapsów na trutkę. No ale dobra, ode mnie to będzie tyle. W podróż dalej udamy się w kolejnym odcinku. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w... zagrajmy w Black Myth Wukong. Cześć! Dobra, trochę za bardzo mnie hitnęło. O ty, dobra, czekaj, coś tu jeszcze mamy, co to jest? Wonne pnącze Luodzia. Materiał, do czego? Pnącze purpurowego bambusowego gaju guanyin za dnia pije słodką rosę, a nocą słucha szumu fal. Można go użyć do ulepszenia tykwy! Nice. Dobra. Czyli rozumiem, będzie 5 łyków tykwy, a nie tylko 4. O! O! Ale okej, okay, ale potrzebuję jakiegoś specjalisty, który to zrobi. Dobra, to teraz się finalnie żegnamy. No i co? Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Black Myth Wukong, w którym zobaczymy, co się kryje dalej za bramą. Cześć!